W maju 2013 roku Wika Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, SGF Spółka Komandytowa, zakupiła od miasta Włocławek grunt usytuowany w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ulicy Zalesie. Zakupiony grunt zajmuje powierzchnię ponad 12 hektarów. Powstają tu dwie hale produkcyjne o powierzchni 3900 m2 każda, biurowiec z pomieszczeniami socjalnymi i stołówką oraz dwa budynki techniczne, w których zlokalizowana będzie cała infrastruktura, czyli sprężarki, gazy techniczne, zbiorniki z glicerynem i silikonem. Dziś odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego połączone z murowaniem kamienia węgielnego pod budowę fabryki. Kujawskiej fabryce manometrów, którą w roku 2006 przemianowaliśmy na Wika Polska, wiele zainwestowaliśmy kapitału, naszego know-how, by zbudować tu system produkcyjny Wika. Owoce tych inwestycji widać m.in. również i w tym, że powiększyliśmy wielkość produkcji z 2 milionów do prawie 28 milionów manometrów, przy czym ilość zatrudnionych w tym czasie zwiększyła się od 400 osób do obecnie około 1110. Wika Polska SGF będzie nowoczesną fabryką wyposażoną w inteligentny system zarządzania budynkami, której koszt budowy szacowany jest na ponad 80 milionów złotych. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Warto dodać, że około 300 osób znajdzie zatrudnienie w fabryce, w której produkcja ruszy w połowie 2014 roku. Miejsce pracy znajdą pracownicy różnych specjalności, szczególnie spawacze TIG, ustawiacze maszyn i monterzy. Bardzo serdecznie dziękuję zarządowi Wika S.A., że wybrał tę lokalizację. Jestem przekonany, że wszystko to, co spowodowało wybór takiej lokalizacji, potwierdzi w przyszłości, że jest to lokalizacja najlepsza w Europie. Plany budowlane dla nowej lokalizacji sporządziło biuro projektowe Ortech w ustaleniu ze specjalistami infrastruktury z Wika Polska i Wika Niemcy. Generalnym wykonawcą jest firma budowlana Skalski. Na terenie zakupionego gruntu znajduje się także naturalny zbiornik wodny o powierzchni ponad 1,5 hektara. W planach jest utworzenie tu mini parku, w którym będą ławki i ścieżki. W pobliżu zaś powstaną dwa boiska do siatkówki plażowej. Więcej informacji w jutrzejszym wydaniu magazynu Pulsu Miasta. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.